Drugą koszykarską bitwę o Białogard organizujemy razem z Grzegorzem Skoczykiem. W sumie tak jak to z nazwy wynika, po raz drugi. Gramy w tym roku tak właściwie pod hasłem nie piję, nie palę, gram w koszykówkę, więc celem naszego turnieju jest alternatywa dla naszej społeczności, dla mieszkańców naszego miasta i tych młodszych w zasadzie i tych dorosłych. Cała idea zrodziła się kilka miesięcy temu. Staraliśmy się zrobić coś w wakacje dla młodzieży i mieszkańców, którzy no nie wyjeżdżają w zasadzie nigdzie, tylko zostają tutaj u nas w Białogardzie. Świetną okazją są obchody Dni Białogardu, stąd też nawiązanie do tych tradycji w nazwie turnieju, czyli bitwa, ale tak naprawdę to cały turniej nie ma wiele wspólnego z bitwą, bo w zasadzie to nie chodzi o sam wynik, chodzi nam o integrację lokalnych społeczności, nas, miłośników koszykówki z Białogardu i ogólnie miłośników sportu oraz z Koszalina, których tutaj bardzo licznie gościmy, bo aż 4 ekipy przyjechały z Koszalina. Nie piję, nie palę, gram w koszykówkę, czyli każda osoba, która zrezygnuje z używek na rzecz lepszej kondycji podczas turnieju, będzie już dla nas dużym sukcesem. Zobacz, to znów ja wchodzę na ten beat, a ty typie zamknij mordę, możesz dalej iść. Chciałem miliard producentów, każdy miał być najlepszy, chciałem płyt na półkach, dziś już wiem, jak to spieprzyć. Dziś na szczęście znam wartość swoich zwrotek, a dziś nienawiścią cisnę w waszą stronę. Mam 16 wersów na karku, ponad 20. Nabijam kilka lat z wielkim wkładem serca. Znam kilku takich, ponoć mieli być najlepsi. Dziś sprzedali przyjaźń, nie potrafili się określić. Jestem słaby, w to uwierzę, ponoć mam moc na papierze. Jestem szczery, w to uwierzę, irytuję cię raperze. Wiem kim jestem ich, wiem co chcę osiągnąć. Każdy łak nie dowierza, że urządzam dziś pogrom. Mam mikrofon i walczę, to co mam mi wystarczy. Mój progres znów zwycięża, a ich wraca na tarczy. Idę do przodu, żaden z was mnie nie zatrzyma. Od kajdanu przecież zaczyna boleć mnie już szyja. Mam w dupie całą tą ich złość, mam dziś ich przesłanie, ich los. Zobacz, to znów ja wchodzę na ten beat, a ty typie zamknij mordę, możesz dalej iść. Ty mam w dupie całą tą ich złość, mam dziś ich przesłanie, ich los. Zobacz, to znów ja wchodzę na ten beat, a ty typie zamknij mordę, możesz dalej iść. Dla zwycięzców mamy, dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, mamy wyjściówki do kina do wykorzystania w sierpniu. Mamy również nagrody pieniężne, które pochodzą całkowicie ze składek na turniej. Zwycięzca zgarnia wszystko. Oraz dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Białogard mamy oczywiście nagrody jeszcze, stroje koszykarskie, piłki do kosza. Więc myślę, że pula nagród jest naprawdę atrakcyjna. Chodzi nam o integrację lokalnych społeczności, więc w zasadzie w tym roku nie dzieliliśmy tego na żadne kategorie wiekowe. W zasadzie mamy jedną kategorię open, ale w niej w zasadzie mamy i zespół kobiet z Koszalina, który sobie świetnie radzi, naprawdę. Dziewczyny są nieugięte i zawzięte i wygrały już z jednym męskim zespołem podczas tego turnieju. Mamy również grupę 15-latków z Koszalina. Mamy pełen podziw, że chcą się zmierzyć z tymi dorosłymi panami wysokimi, których tutaj widzimy w tle. Więc myślę, że to jest dość zróżnicowanie obsadzone jest turniej. Siedzi. Patrz. A je.